Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i chyba będziemy mieli okazję podjąć challenge'a od The White'a, czyli pokrzyżować szyki organizacją. Kurde, no widzieliście, co tam wyskoczyło wcześniej. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Moment, to nie jest mój samochód, prawda? No właśnie, co on tu robił? Nie, ale bardzo dobrze był. Bo nie, ja bym się dostał, gdzie mam się dostać? W ogóle, gdzie mam się dostać? Kurde, stop. Moment, gdzie? Stop, w ogóle, co to za... Ej, moment. Zrzućcie okiem na minimapę razem ze mną. Czy widzicie te dolary? Co to kurde jest? Ale dobra, moment. Jeden jest całkiem niedaleko. Zobaczmy, czy przypadkiem nie chodzi o to, że mam to podnieść. Ej, na jakiej to jest wysokości? Nie, no moment. Jak to jest na takiej wysokości, to nie jestem w stanie się tam dostać. Na pewno nie samochodem. Dobra, lotnisko Trevora gdzieś pewnie w pół... Oj, szlach, nie. Ej, przeżyłem. Dobra. Nie, serio, tutaj gdzieś pewnie... No nie, to totalnie nie po tej stronie. Lotnisko Trevora, ale moment, tam widzę jakiś samolot na mapie? Aha, nie, stop, to oni latają samolotami, aha. Dobra, minimapę poproszę, o kurde. Ale zaśniedziałem moje umiejętności. Płyta lotniska najbliższa. O, lera, to jest więzienie, czyli to jest lotnisko. Dobra, jak to mówią, dzida. Inny gracz zdobył pierwsze miejsce, pobił jego wynik, aby wejść na szczyt, ale pierwsze miejsce w czym? Nie, dobra. Tak mało istotne, że aż nieważne. Dobra, jedziemy tutaj na skróty przecież. Tamte pieniążki są cały czas do podniesienia, jakby nie patrzeć. Choć coraz więcej samolotów widzę na minimapie, czyli no... Inni gracze nie próżnują, zresztą ilu ich jest? Od cholery, dobra. Ale stop, aha, widzę tutaj też jeszcze klasyfikacja jakaś, od 1 do 10 i nie jestem ostatni. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że koleś ma 3 punkty, a reszta 0. Oj, czekajcie, czyżbym tej nuty nie słyszał nigdy? No nie mówcie, że Rockstar jeszcze aktualizuje dodatkowo playlisty. Czy wyłączę radio? Nie, no moment. To jest Tiga? O kurde, ej, sam. Dobra, cio, jedziemy dalej. Pewnie YouTube się ten upomni o prawa autorskie na ten właśnie kawałek. Ale zobaczymy, no inaczej. Wykorzystywany jest w dobrej wierze. Zresztą jest częścią tej gry. A Rockstar się nie jest w stanie obrazić na mnie za to, że pokazuje gameplay, więc no czemu YouTube miałby się obrażać? No ale dobra. Wiecie, że z YouTube'em ostatnio bywa ciężko. Gracz organizacja zwyciężył w zbiórce z wynikiem 6. A, super, nie dojechałem do tego lotniska. Jestem naprawdę blisko, a... Z wami już się skończyło. No dobra, czyli czybym miał pokrzyżować... szyki organizacji, no to jeżeli tak miało być faktycznie w tym challenge'u, to nie udało mi się. A miałem to sobie 10 razy, nie no stop, moment, kurde. Też bym musiał mi wytłumaczyć tak właściwie o co chodzi z tymi organizacjami. Tak dokładnie. Jakieś tam delikatne korepetycje by się przydały z tego po prostu. Nie, ale w poprzednim materiale wspominałem, że będzie odcinek u was, znaczy dla was, na kanale o godzinie tam 7.30. Nie, chyba niestety nie, bo momentalnie usiadłem do nagrywania kolejnego materiału. Inaczej, jak już wpadnę w ciąg, to ciężko się powstrzymać. Ej, moment, tylko Luxor. No i trzeba coś fajniejszego, no przecież... No daleko tutaj jechałem, no. Kurde. Jeżeli nie chcesz brać udziału w określonym wydarzeniu trybu swobodnego, możesz je ukryć. Wybierz ukryj opcję menu interakcji, a sobie wybierz wydarzenia. Nie, dobra. Liczę, że gra będzie mi tłumaczyła wszystko na bieżąco. No ale kontynuujemy trend z poprzedniego odcinka w takim wypadku, czyli szukamy nowych ikonek na mapie i patrzymy, co to tak właściwie jest. Dobra, jakoś się właśnie skręcało w ten sposób. O. Tam widzę tak, coś z czwórką, coś z trójką bodajże. Albo ósemką. Nie o to chodzi, że okulista się o mnie pytał jakoś ostatnio, tylko po prostu... To jest dosyć niewyraźne. Wyścigi kaskaderskie, nowe! Wjazd na bank. Nie, dobra, może nie. Ale to moment. LD? LD na minimapie? Czy to nie jest Lamar Davis? Nie, moment. Jak miał na imię Lamar? A może Lester? Nie no, Lester to było samo L. Nie, ale dobra, moment. No nowe rzeczy. No nowych rzeczy jest kurde pełno. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się do LD dolecieć. Choć nie, w sumie to może być coś w stylu jak napady. Czyli będę musiał mieć 4 zorganizowanych graczy. Szlak. Nie wiem, czy to jest osiągalne, czy to jest osiągalne w tym momencie właśnie. Dobra, ej, a dajcie mi się zastanowić, może mi się uda ekipę skrzyknąć szybciutko. Ej, o dziwo, jeszcze nie spadłem. Nie, jest całkiem duża szansa, że komuś się uda dołączyć zaraz do tej sesji. No powinniśmy się już niedługo spodziewać jakichś przyjaznych kolorów na minimapie. No, ale jeszcze nie ksywek. Dobra, może zaraz. Nie, ale dobra, Lamar Davis, czy to...
z numerem 12 tu na dole. Ej, dobra. Cokolwiek to jest, ja chcę to sprawdzić. Dobra, pytanie, gdzieś się otwierało spadochron? Bardzo mnie interesuje teraz ta wiedza. Moment 12, czyżby to była, nie wiem, siedziba organizacji, która liczy 12 członków. Byłoby fajnie pokrzyżować im szyki. Nie, dobra, ale... Nie, dobra, dobra, nie o to chodziło totalnie, nie o to. Masz po prostu lecieć w dół jak najszybciej, czyli pewnie podejrzewam, o, tak będzie szybciej. Tylko też jeszcze w dobre miejsce, byłoby spoko. Jak mój stan psychiczny się pogarsza? Nie, wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że się polepsza. Z każdym dniem jest teraz lepiej, no ej. Chyba uda mi się wylądować w siedzibie organizacji, jeżeli to jest faktycznie siedziba. O, właśnie, liczby przy serii adwersarza wskazują maksymalną liczbę graczy, jaka może wziąć w niej udział. Aha, no dobra, ale przynajmniej gra wie, że tutaj ktoś jeszcze z niepełną wiedzą stara się grać. Dobra, no ale co, kolejny tryb adwersarza, tak? Czy wyzwanie, wydarzenie? Co to jest w ogóle? Moment, czy to nie jest dokładnie przypadkiem... Nie no, moment, Escorta 4, dobrze widzę. Bo czemu krzyczycie? Ja dopiero co... No wszedłem ledwo na murek, no ej. A dobra, 12 osób, ciężko będzie pewnie 12 osób znaleźć. Ale kto wie, może się uda. Dobra, próbujemy. Więc za to wychodzi, że to dzisiaj będzie temat odcinka, jeżeli oczywiście wcisnę dobry kierunek na padzie. No właśnie, prawy, nie lewy. Nie, oczywiście pozapraszamy ludzi z ekipy, jeżeli będą tutaj, że powiem, hostem, gospodarzem. Jeżeli będą miał możliwość zapraszania kogokolwiek, to zaproszę oczywiście znajome mi osoby. W ogóle co to, no dobra, eskorta, co to w ogóle może być? No ciekawe, pewnie ten, trzeba coś rozwalać. Nie, oczywiście trzeba pewnie kogoś ochraniać. Kurde, tylko kogo, gdzie, na jakim dystansie, jak długo i przed kim? W sumie dużo pytań. Bardzo dużo pytań, też długie ładowanie. No, może przeskoczmy już do samego trybu, jeżeli się uda. A nie, dobra, moment. O! No nie jestem hostem, niestety, no kurde. Ochroniarze próbują ewakuować cel, zanim zamachowcy go dopadną. Celi ochroniarze mają lepsze uzbrojenie, ale także ograniczają liczbę żyć. Ej, YouTube 5 dołącza. Jak ktoś się teraz przesadzi o prawa autorskie, no to... Ha. Ej, no przecież grałem z YouTube'em, mogę powiedzieć. Dobra, zaprosić graczy. No. Wszyscy grający GTA i z listy znajomych też. No mógłbym wybierać, no ale... O kurde, i nic z tego nic złego, komplet. Czyli okazuje się, że podwójne punkty reputacji i do tego jeszcze podwójny hajs. Jest całkiem niezłym, wabikiem na graczy. A jakby nie patrzeć, ta gra miała swoją premierę, oj, lata temu już. 2013? Mówię oczywiście o pierwotnej wersji na PlayStation 3 i Xboxa 360. No dobra, jestem w zamachowcach, mam salut, jestem gotowy, no bo nic z grybsza zmieniać nie mogę. Co najwyżej to zwycięstwa i zostawmy salut mimo wszystko. Aha, i koleś na prawo od Superlamy, patrząc z naszej perspektywy oczywiście, jest chyba niewidomy. Nie, ale spoko. Może sobie da radę. Jak Daredevil. Wszystko na czuje. Dobra, no... Ej, stop, ja jestem niegotowy? Nie no, ja jestem gotowy? No, jak najbardziej, no sorry, przy moich wstypce tak, tylko jeszcze Min Avi, niestety nie. Ale ruszamy. Czyli co, ja zamachowcy, czyli gorsze uzbrojenie, nieskończona liczba żyć i do tego... Zadanie, czyli rozwalenie celu, dobra. Podoba mi się, w sumie nawet lepiej dla mnie. I kałach jeszcze. Też tak, więc spoko. Ale dobra, to rozumiem, że mam jakieś samochody, jakieś pojazdy, czy... Aha, ciśniemy z buta. No dobra. Ciekawe. Gdzie jest cel? Oczywiście podejrzewam, że wielka trzacha na mapie, że to może być to. Ale mogę się mylić. Cel ma ciężki pancerz, może przetrwać więcej otrzymanych obrażeń. Dobra, pięknie, oczywiście zrozumiałe. Ale... To nie oznacza, że mam po prostu dać mu przeżyć i nie strzelać do niego. Dobra, może, no nie tutaj miałem jeszcze przykleić akurat. Dobra, też tak, nie może, nie na otwartej przestrzeni, bo tam chyba kogoś widziałem jeszcze. Tak przy okazji zupełnie. No może mi się uda kogoś zajść. Tam na górze. Dobra, pamiętam, się turlało, na szczęście, tak, dobra. Oj, mogę sobie strzelać, a może mi się uda kogoś wypatrzeć tutaj, o. Kurde! Aha, no dobra, mogłem się domyślić, że wystarczająca liczba pocisków w cysternę spowoduje jej eksplozję, no ale łudziłem się, że może nie jest zapełniona benzyną albo czymś łatwopalnym. No nie tak łatwo wysadzić pustą cysternę. Ale dobra, jest cały czas kałach na miejscu, ale czy mam inne bronie? Mam shotguna, mam Uzi, dobra, ale kałach chyba jest najlepszą opcją. Wypadałoby, kurde, trafić kogoś.
Abym się pochylił. Mogę się pochylić. Dobra, powiedzmy, że to jest ogień trochę zaporowy. Mam jakieś turlanie w krzaki, nie będą w stanie mnie trafić, ale czy pamiętam, się przeładowywało? Tak, oj kurde, sito, sito! Dobra, może nie spadać tak zupełnie na dół. O, zahadkę, zahadkę i mam dobrą pozycję. Do czegokolwiek. Dobra, nie wiem kto to, ale coś złapał mój auto-aim. Dobra, warto przeładować. Niekoniecznie wychylając się. Ale serio, nikogo tam nie ma? Ej, tam ktoś jest. A, fuck! Wiedziałem, ale dobra, też można uznać, że on ma lepsze uzbrojenie, lepsze opancerzenie, no ale też z drugiej strony wypaliłem do niego tylko raz, zanim on zabił mnie, więc no. To wina leży po mojej stronie. Niezaprzeczalnie. Może powiedzieć, że jestem głównym winnym w sumie. Nie, ale dobra. No czemu mnie zrespiło tak daleko? I czemu oni są na górze? No zanim ja się dostanę na górę, może trochę czasu minąć. Nie wiem, koleś, widzę, że jakiś biegnie za mną, może cię podsadzę na górę. Nie, bo raczej nie uda nam się tutaj wejść. Może? Może? A może nie. Nie, jeszcze się przewrócę i zabiję, więc trzeba będzie podejść do tego taktycznie. I okrążyć to wszystko. Zajść ich od tyłu. Dobra, ochroniarze. Ej, wszyscy przeżyli? Jeszcze ani razu nikt nie padł na glebę? No ej, niedobrze. Ale dobra, przypadkiem zajdę ich od dupy strony. Delikatnie się wyrażając. Ej, dobra, ktoś zabił ochroniarza. Ej, dobra, szybko, 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 no ale ciśnij. No biegnij. No rozumiem, że pod górkę, no ale nie dajmy się zwariować. Ej, gdzie on jest? O, cholera, dobra. No, ale teraz liczmy tylko na godziwy respawn, serio. Nie chcę znowu biec. I na szczęście nie będę musiał, dobra. Znaczy nie, sorry, i tak będę musiał się przebiec, ale tylko kawałek i nie pod górkę na szczęście. I to nie pod taką, pod którą się nie da podbiec. Ej, tam? Oni też się na nas mogą przyczaić? Nie, dobra, ale serio wypadałoby kogoś zabić. Może ustalmy to jako zadanie na ten... Powiedzmy, nazwijmy go deathmatchem, jakby na to nie patrzeć. No, strzelamy do siebie, zabijamy się nawzajem, deathmatch, po prostu. Ej, czy tu jest... No właśnie, wejście na górę. Jeszcze trochę wyżej. No, a gdzie masz broń, powiedz mi? No do cholery, nie wierzę, nie? Tak ładnie przeskoczyłem, tak odważnie, a on postanowił schować gdzieś broń. Pewnie w dupie. Nie, serio, kurde. Jak można tak... No rozumiem, że animacja, no ale kałach powinien być w pogotowiu, no. Już Call of Duty 4 Modern Warfare miało animację przez skoku przez, nie wiem, mały murek z karabinem w dłoni. No dobra, to jest gra FPP i tak dalej. No duża różnica, no dobra, okej, okay, ale... No to jest możliwe. I przydałoby się bardzo w tej konkretnej sytuacji. A nie, serio, może w ten sposób chociaż kogoś wypatrzę, no bo... No i co, wypalę raz do kogoś i co? I co to zmieni? Przecież oni nie zginą. Nawet jakbym trafił centralnie, w, nie wiem, w oczodół nawet. Żadnych obrażeń, nic. Tych headshotów potrzeba kilka zapewne. A już tym bardziej, jeżeli chodzi o... O kurde. Oj, no nie no. Jeżeli on to przeżyje... Nie wie, że przeżył, no to fajnie by było go teraz, no właśnie, wykończyć. Ej, zabiłem kogoś. Challenge completed. Jakby nie patrzeć. Dobra, no nie wespniesz się, naprawdę? No kurde. Gdzie? No czemu tak miałeś podskoczyć? No może z tej strony? Oj, dupa, nie przejdę. Mam strzelbę? Mam. I nie zawaham się jej użyć. No kurde, ale tego jednego, chociaż strzelbą z takiej odległości mógłbym zabić, no... Wydaje mi się to wysoce prawdopodobne, serio. W prawdziwym życiu to by się tak nie skończyło. Też z drugiej strony, w prawdziwym życiu nie umiałbym kominiarki i nie starałbym się zabić kogokolwiek, no. Nie, umówmy się, jeżeli nastałaby w moim życiu taka sytuacja, że postanowiłbym kogoś zabić, to chyba wydaje mi się, że emocji by było tak dużo, że nie siliłbym się na kominiarkę i ukrywanie swojej tożsamości, bo to by oznaczało, że miałem to wcześniej zaplanowane. Pewnie to byłaby zbrodnia w afekcie. Oj, nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Dobra, nie, pomijając ten temat. To jest ktoś do zabicia w wirtualnym świecie. W prawdziwym życiu takich osób nie ma. No nie, w sumie, jakiegoś terrorystę? No, no dobra, dobra, już pomijają, serio. No, no, ale tamtego się udało, dobra. Ale chyba nie zabiłem celu, ale jakiś ochroniarz poleciał, dobra. Przysłużyłem się drużynie, nie można mówić, że nie. Mam jeszcze całe 4 minuty, ochroniarze, no, jeszcze jakieś tam życie mają. Niezbyt ich wiele, ale coś tam jest, dobra, z tej strony.
Tylko proszę cię, nie w ten sposób. No tu jesteś otwartym celem, a tutaj już w ogóle stąd nie możesz wyjść nawet. No, no pięknie. Czyż bygliczyk? Nie, dobra. Ej, stop. On gdzieś tam się kręci. Gdzieś tam. Nie. Kręci się i strzela. Trafia. Ale wydaje mi się, że ktoś stamtąd do mnie strzelał przed chwilą. Karabinem snajperskim. Aha, to oni mają takie uzbrojenie nawet. Dobra. Okej, nie wiedziałem. Teraz już mając tą wiedzę, nie będę stał jak taki słup soli. Ale będę cisnął do przodu. Jeszcze najlepiej zygzakiem. Nie, dobra, ale uwierzcie mi, ja nie chcę, żeby on biegł tak wolno. Mamy tylko 3 minuty ponad. Ale mi tutaj zastosowała iście żółwiowym tempem. Nie, no dobra, bez przesady, no. Dobra, może z górki, nabierzmy prędkości i pod górkę, no parę chociaż kroków. O kurde, nie, to już widziałem tą kulę, która przeleciała koło mojej lewej łydki. Dziękuję bardzo, nie. O, tej. No robię z niego sito, jakby nie patrzeć, no. Powiedz, że przeładowałeś. No i świetnie, dobra, widzę, że chodzą w dwójkami. No kurde, koleś! No! Asysta tylko, nie wierzę. A kurde, przez strzaki, ale jednak widział. Widział go mój auto-aim, coś jego. No, niestety, no to jest wyższość. Grałem z auto-aimem nad graniem bez. Można kogoś wyhaczyć nawet przez krzaki. Totalnie go jeszcze nie widzisz, ale jednak kursor, czy tam powiedzmy celowniczek. Podświetla się na czerwono i wiesz, że po prostu masz wciskać spust, bo ktoś tam pewnie padnie. Ale dobra, moment, to cel. Najważniejszy jest cel, prawda? Ej, czy on był gdzieś wyżej? No też właśnie, no, ale posłany do piachu. Chyba ten cel mnie dominuje. Zresztą widać chyba po tym, że ma hełm na głowie. Tam ci chyba nie mieli. Mieli kamizelki go odporne, okej, ale nie hełmy. Ale dobra, moment, czemu oni przypuszczają zwasowany atak na ochroniarze, mogliby po prostu zaatakować cel? No, i czyżby padł? Dokładnie. Dzień dobry i do widzenia. Tak jest, dobra. Terroryści zwyciężyli. Co się zamachowcy? Bo nie wiem, czy chcą prowadzić teraz terror. W jaki sposób? Ej, i byłem najlepszy, że byłem drugi w moim teamie. Nie wierzę. Ale dobra, widzę wielu nowych graczy, ej. Czyżby te najnowsze dodatki i wszystko inne, co jest tutaj nowe, spowodowało, że wiele nowych osób się rzuciło w tym momencie na GTA 5 i tryb online? Nie, serio, jak najlepiej tej produkcji życzę, no ja bym miał wybrać jedną produkcję, z którą chcę spędzić, powiedzmy, nie wiem, rok na bezludnej wyspie, to chyba wziąłbym mimo wszystko GTA online. Przy okazji mógłbym jeszcze w wiadomościach przez sieć wysyłać swoje położenie i liczyć na to, że ktoś wcześniej niż przed upływem roku zjawi się na bezludnej wyspie i mnie stamtąd weźmie, no ale już pomijając to. Dobra, czyli teraz co? Eskorta, tak? Jakieś inne uzbrojenie? Wyrzutnia rakiet nawet. O kurde, dobra. Nieźle. Gdzie jest cel? No dobra, skoro mamy chronić cel, to czemu biegniemy w ich stronę? Kolej, serio, nie ruszaj się. Sobie nawet obstawię tutaj jakąś boczną odnogę, żebyśmy się nie dali zajść przypadkiem. Na przykład, o, z tej strony. Bo ktoś tu może biec. Tak po prostu. Ale widzę ci z tą drugą stroną. Ej, może warto ich zajść, ale nie, stop. Aha, ja mam tylko dwa życia jeszcze. Aha, no dobra, no to trzeba być bardzo oszczędnym. I przez 9. No nie, no nie będę kampił, no na pewno nie będę kampił przez taki czas, ale... W sumie z drugiej strony... Może... Nie no, czy warto? Nie, na pewno nie warto, ale Mołotowa sobie podniosę. Dlaczego by nie? No kurde, przecież to nie mogło przejść po prostu. Ale... No też właśnie, wiedziałem, że ktoś tutaj będzie się czaił z tej strony. Zresztą jeden jest tam jeszcze wyżej. Jeden koleś jest autentycznie na dachu, jest nade mną. Chociaż ktoś jeszcze będzie próbował zaatakować z tej strony teraz, wiedząc, że już tutaj obstawiam tą odnogę. O, no i pięknie, skasował go, to nieźle. Czy my kogoś tam jeszcze widzimy? Nie. Koleś, serio, nie ma sensu, jeżeli chcemy to wygrać, może się ładnie przyczaić. Ja naprawdę, piał w tym stroju wygląda jak zawodowy ochroniarz, to taki jeszcze, no powiedzmy, o, najemnik, mercenary.
Typowo. Ej, czy on tam gdzieś na końcu? Przypadkiem nie jest? Ej, a właśnie, czy to nie jest dobry moment na snajpę? Tak, o, delikatnie zbliżyć. Co to za serduszko tam na mapie? A, ej, kurde, w stopę, bym mógł go trafić, żebym go trafił. Uwierzcie. Ale nie, nawet nie liczę na to, że on tam jeszcze wskoczy. Jakoś. No, kurde. No dostał, tak jest, piechol snajper. Nieźle. Dobra, ale może jeszcze ktoś się pokusił wejść na daszek. A ja z chęcią spróbuję trafić. Pewnie mi się nie uda, ale z chęcią spróbuję. Ej, czy, no, już myślałem, że tam może ktoś. Ej, ja bym nie patrzeć, koleś jest na dachu gdzieś. Może bym się bardziej wychylił, to bym go był w stanie dojrzeć. Ale dobra, liczę, że oni tędy będą biegli teraz. Widzę, padają jak muchy. Aj, dobra, oni się nawet respawnią tutaj już blisko, czyli musieliśmy naprawdę... Aha, bo nasz cel się przesunął. Dlaczego ja stoję tutaj? Trzeba ochraniać cel, to przede wszystkim. Jest snajperzą, kurde. Czy gdzieś tam ktoś? Tam daleko, tam wysoko. No, pomogłem. Parę tam celnych strzałów było. Nie możecie powiedzieć, że nie. Ej, dobra, a może? Bam! Kurde, piechol snajper? Serio? Taki tytuł odcinka? Jak jeszcze jeden kill wpadnie, to już jest to warte tytułu, serio. Tam jakieś eksplozje, może wymierzone w kogoś, a nie tak po prostu tylko. W ogóle słyszę helikopter. Ach, kurde, ktoś był szybszy. Ej, ktoś przebiegał, ktoś biegnie, można nawet wręcz powiedzieć. No nie wiem, czy będzie próbował się... Oj, tam na górze. No, gdzieś mi będzie chciał wejść, bankowo. Może tu. No, ale nikt dołem nie biegnie? Ej, nie, ktoś tam jest. Bum! No kurde, przeładować akurat musiał, no nie wierzę. W takim momencie. Dobra, ale może? Nie. O kurde, ej, stop. Bam, po jajach chyba. O, piechol snajper, brutalny snajper. Cios w moszne. Znaczy nie, cios, oj, aby to był cios w moszne, to... Ej, i tak już niewybaczalne, ale... Można jeszcze przeżyć, ale strzał snajpą, nie. Nie. Dobra, myślałem, że to był ktoś. Ktoś tam faktycznie był, ale... Ej, moment. Aha, no jednak tam się chowa, jednak ta. No wychyl się, proszę. Wystaw w łepek. Albo jakąkolwiek część ciała, ta snajpa zabija. Oj. No i nie wiem, do którego strzelać teraz. Dylematy, ale są nieceni, strasznie. Ja jeszcze ani razu nie zginąłem. Ja, czajcie? Super Lama. Nie padł ani razu. Oj, gdzieś tu blisko? Koleś, czemu strzelasz na oślep? Teraz staram się moim oczkiem kogoś tam wypatrzyć. O. Będzie przebiegał gdzieś tu bankowo. Albo już tam gdzieś się... Tak jest! Gdzieś się schował. Ale dobra, dźwięk helikoptera coraz głośniejszy, czyli czyżby... Faktycznie, koleś, gdzie ty biegniesz tam? No chyba nie zdajesz sobie sprawę, co ty robisz. No zabiją cię, jest po rundzie. Nie wiem, czy to był on. No. Oj, nie, kurde. Nie. Wszystkim, ale zginąć tutaj nie chcę. Oje, kurde, co ten cel zrobił? Nasi giną. Dobra, może i nie trafiam. Ale coś tam się dzieje. O, no proszę bardzo, takie coś. Łubudum, no. No mogłoby eksplodować. Z tym nie obraziłbym się. Dobra, nikogo chyba nie zabiło, ale może... Dobra, jeden! A! Drugi! Dobra, no nie, ale... To jest cel, nie? Co za kredy, no gdzie ty biegniesz? Ośle! Mamy cię właśnie pilnować, żebyś tak nie wybiegał.
Oj, gdzieś tam. Tam są. Dobra, to na otwartym polu stoję. Niezbyt fajnie, niezbyt dobrze, ale... Ej, 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 czyżby nie... Czyżby gdzieś tam wyżej? Nie tak zupełnie serio. Ej, o coś się zaklinowałem, no właśnie. Dobra, może za płotkiem nawet tak bezpieczniej będzie. Gdzie oni są? Czy gdzieś może z tamtego kierunku wybiegną teraz? A może są już tu? Kurde. A, przeleciał. Cholera, szybko. Oj, zabił. No dobra, życie gracza 2, czyli teraz pozostanie jedno jeszcze. A później rozumiem 0. No sito, kurde, pewnie, że sito. No w takiej sytuacji czemu nie snajpa? Czemu by tak nie przysnajpić? Po prostu, strzałem w bebechy. No, poprawiłem po kimś. Oj, nie, nie, nie! Ah, dobra, ostatnie życie. Ostatnie życie. O, szydnie, dobrze. Dobra, broń na krótki dystans. No i bronimy celu. No teraz już życie całe jest ważniejsze od mojego. Naprawdę niewiele nam pozostało. Widzę, że też inni ochroniarze kiepsko stoją z życiami. Chyba może parę chociaż trafiło. Ale jest ich coraz więcej, koleś. Serio, ja bym się tak nie wypuszczał na twoim miejscu. No może to coś zrobi tam. Aaaa, kurde, niech go nie zabiłem. Ale no, tyle mojej pomocy. No, muszą sobie dać sami przez ponad minutę, tak? Dobrze, pamiętam, dobrze liczę. No czarny ekran troszeczkę dłużej. No, minuta 22. Koleś, jesteś sam, prawda? Aha. Zwycię? Aha, tu tylko... dobrze, czyli... Świetnie, pięknie. Po prostu wspaniale. Ej, nie, dobra. Całkiem niezłe siano. Teraz pytanie, czy będzie jeszcze runda trzecia? Po prostu jedna strona i druga strona. Druga, tylko tyle. Dobra. Okej. Okay. Tej, to było naprawdę ciekawe. Podobałoby jeszcze zagrać... Ej, aby tak połączyć. Dwie totalnie zgrane są ekipy. No przecież to jest świetne. I piechol, jakby nie patrzeć. Na pierwszym miejscu wśród ochroniarzy, no bo Fiction 05 był celem. Ej, dobra, nieźle. Dobra, to było dobre. I taki kciuk w górę. Jak mam nadzieję, że to, co zostawicie pod tym materiałem, kiedy się już skończy. Właśnie, wypadałoby teraz rzucić okiem, czy na przypadkiem już nie muszę go kończyć. Ej, na to wychodzi, że tak. Dobrze, kochani, to ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!